Witam Was bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy. W dzisiaj w takim formacie, ale myślę, że nie będzie Wam to przeszkadzać. Zapraszam do odsłuchania do samego końca, bo temat jest bardzo ciekawy i z wielką przyjemnością dzielę się z Wami tym. A mianowicie chcę Wam dzisiaj opowiedzieć o pewnej roślinie pochodzącej z drzewa, które często nazywane jest drzewem w swojej ojczyźnie, a ojczyzną tego drzewa są Indie. No i to drzewo nazywane jest często drzewem życia, drzewem długiego życia, drzewem długowieczności, drzewem drugiego życia, jak zwał tak zwał. Drzewo to znane, znane już jest od 3000 lat w Ajurwedzie, a no niestety u nas dopiero od niedawna, ale już zdobywa sobie przebojem rynek. I naprawdę jest tak genialne, genialna ta roślina, że warto, warto o niej posłuchać. I również warto się z nią zaprzyjaźnić, warto ją po prostu używać, bo jest to jest roślina, która, no roślina po prostu, tak, to jest. To nie jest żaden syntetyk, żadna tabletka. To jest po prostu naturalna siła, siła i moc natury. Ona pochodzi właśnie z tego drzewa. To drzewo jest wykorzystywane właściwie w całości. Moringa, no bo właśnie zapomniałam powiedzieć, chodzi o drzewo, które nazywa się Moringa Olejda. Olejodalna, olejodajna, sorry, przepraszam. Moringa, olejodajna. I ta moringa służy, że tak powiem, można powiedzieć, całą sobą, ponieważ wykorzystuje się i korę, i ziarna, i korzenie, i kwiaty. Wykorzystuje się właśnie w Ayurvedzie, w takim naturalnym dbaniu o, o nasze dobro, o nasze zdrowo, zdrowie. Wykorzystywana jest w kosmetyce, wykorzystywana jest również w kuchni jako olej. Więc dowiedzmy się, co się w tej morindze kryje. Słuchajcie, kryje się bardzo, bardzo dużo. Między innymi, powiem Wam, jakie ma skarby: 7 razy więcej witaminy C niż w pomarańczach, 4 razy więcej witaminy E ma niż w kiełkach pszenicy, a wiadomo, że kiełki pszenicy są skarbnicą witaminy młodości, tak? Tam, tam jest najwięcej w kiełkach pszenicy witaminy E. Y Moringa ma 17 razy więcej białka niż mleko, 15 razy więcej potasu niż banany, 2 razy więcej białka niż soja, 4 razy więcej witaminy A niż w marfii i 25 razy więcej żelaza niż w szpinaku. Więc y jest to rzeczywiście potężna siła, potężna ilość tych witamin. Poza tym, moringa zawiera bardzo dużo boru, a bor reguluje gospodarkę fosforem, magnezem, wapniem. Ma też bardzo dużo manganu, który jest ważny dla prawidłowego stanu naszych kości i stawów, i ma też wielką ilość chromu. A chrom, moi drodzy, jest, jest potrzebny po to, żeby mózg pracował wydajnie, żeby po prostu w momencie stresu właśnie ten chrom jest bardzo, bardzo potrzebny i, i, i warto po prostu zatroszczyć się o to, żeby było go dużo do, do, do końca długich dni życia. Więc już w sumie ten pobieżny rzut oka powinien wystarczyć, wystarczyć żeby zaufać morinze i wkomponować ją w swoją codzienną dietę, ale słuchajcie, największym skarbem moringi nie są witaminy, bo wiele roślin ma przeróżne witaminy, ale największym skarbem moringi są antyoksydanty, ponieważ jest ich, ach, 46, to jest ich tak dużo, jest ich najwięcej, 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 nie ma nigdzie tyle antyoksydantów, co właśnie w morindze. I moringi. I moringi, przepraszam, moringi, i one wszystkie działają cuda, ponieważ one one właśnie dbają o to, żeby, żebyśmy nie chorowali na te wszystkie choroby cywilizacyjne, okropne takie, łącznie z tymi najgorszymi, choroby serca, cukrzyca i tak dalej, te wszystkie takie różne straszne rzeczy, że nie powiem już nawet o gorszych, ale potrafią też opóźniać starzenie, no i słuchajcie, no nie mówcie mi tutaj, że że to nieważne, bo i tak każdy się zestarzeje i, i, i w końcu odejdzie na wieczny odpoczynek i, i czy będziecie jedli witaminy, czy nie, to i tak. Ale to prawda jest, tylko czy, czy to znaczy, słuchajcie, że starość musi równać się, musi równać się, oznaczać choroby? No, no wcale tak nie musi być. Jeżeli odpowiednio się o siebie człowiek zadba, to naprawdę wcale tak nie musi być. I... Wiadomo, że jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz i owoce zbiera się takie, jakie się ziarna się zasieje, ale to jest jeszcze nie wszystko, bo, no bo jeszcze trzeba patrzeć, czy to wszystko ładnie rośnie i doglądać, pilnować i tak dalej. Więc jak tak wejdziemy z powrotem do Moringi, no to właśnie ona ma te wszystkie y, antyoksydanty, ale ma też y, wszystkie esencjonalne aminokwasy, które są potrzebne do życia. Ma kwasy tłuszczowe omega-3, 6 i 9 w doskonałych proporcjach i ma 26 substancji, y, Antyzapalnych. A teraz słuchajcie, żeby tak nie przedłużać, jeżeli wchodzi o antyoksydanty, no to wspomnę Wam o takim, który nazywa się salwesterol. I on w naturze ma za zadanie chronić roślinę przed atakiem wszelkich patogenów. Tak? Ale jeżeli ta moringa, ta roślina znajdzie się w ciele człowieka, to działa z kolei bardzo silnie przeciw takim najcięższym chorobom. Takim no, ciężkim chorobom cywilizacyjnym, więc y, to już jest taka bardzo niesamowita rzecz, jeśli chodzi o moringę. Kolejnym antyoksydantem jest niezastąpiony, absolutnie cudowny, niezastąpiony chlorofil, który między innymi właśnie oczyszcza cały organizm z toksyn, z metali ciężkich, w ten sposób, że on się z nimi wiąże i jak gdyby przyklejają się do niego, i w ten sposób pomaga im opuścić, że tak powiem, waszą, waszą ziemską powłokę, tak? Ciało staje się czystsze. I okazało się, słuchajcie, że ku mojemu wielkiemu zdziwieniu, że moringa w ogóle ma najwięcej chlorofilu, więcej niż wszystkie inne rośliny. No, no, ja kiedyś uwielbiałam jarmuż, dalej uwielbiam jarmuż, dalej, ale uważam, że, źle powiedziałam, uważam, że jarmuż jest na czele, te, na, samym szczycie, na, na samym szczycie tej listy, że jarmuż ma najwięcej tych anty, tych, tego chlorofilu, czyli antyoksydantu, bo chlorofil to jest właśnie antyoksydant, to jest zielona krew roślin, zielone złoto roślin, tak to się mówi. No ale okazało się, że moringa ma więcej, a nawet więcej ma niż sok z zielonego jęczmienia, co już mnie wybitnie zaskoczyło, no ale jedno i drugie jest bardzo super. Kolejnym antyoksydantem jest zeantyna, która z kolei działa jak gdyby na odwrót niż te dwa poprzednie, ponieważ ona zamiast usuwać to, co jest zbędne, co jest fatalne, dba o przyswajanie tego i owego, czyli tych wszystkich witamin, mikroelementów, makroelementów, aminokwasów, minerałów i tak dalej. Czyli jak gdyby te, już same te trzy antyoksydanty się uzupełniają, a już nawet nie chcę mówić o tych innych pozostałych 43, no bo ich jest tak dużo, szkoda, no po prostu nie jestem w stanie tego wymienić w tej chwili, zresztą nie jest to takie istotne. Więc słuchajcie, ja się nie dziwię. No Moringa to jest po prostu roślina naprawdę doskonała i nie, nie dziwię się, że nazywa się ją drzewem drugiego życia, czy tam drzewem długowieczności. Niektórzy mówią sobie tam drzewem życia. To jest wszystko jedno, jak zwał, tak zwał, jak mówię, bo Moringa, drzewo Moringa daje z siebie wszystko. Po prostu nic się nie zmarnuje, każdy kawałeczek z jej, z jej całej, z całego tego drzewa jest wykorzystywane w wspaniałych celach, bo tak skory słuchajcie robi się papier i liny okrętowe wyobraźcie sobie z ziaren robi się z kolei niesamowity olej na skórę twarzy i ciała jest niesamowity olej z moringi jest nieprzeciętny jest po prostu genialnym kosmetykiem on taki jest no nie jest za drogi nie jest za tani taki jest tak jak takie olejki tyle kosztuje ale jeżeli się pomyśli po, po Ile my, panie, znaczy ja nie, bo ja już takich rzeczy nie robię, ale ile panie wydają pieniędzy na jakieś super, niesamowite kremy i to w dodatku naładowane syntetykami i chemią, no to taki olej z moringi po prostu na pewno bije na głowę wszystkie te kosmetyki. Jeżeli do tego na przykład, bo ja, do, ja mieszam, olej z moringi jest generalnie, słuchajcie, taki dość ciężki, znaczy on jest bardzo mocny ma bardzo mocne działanie i jest taki gęsty, w tym sensie, że jest gęsty i dobrze go zmieszać w proporcjach jeden na jeden z jakimś innym olejem, czy tam awokado, czy z oliwą z oliwek, cokolwiek sobie tam weźmiecie. Ja na przykład jeszcze dodaję kilka kropel olejku różanego, naturalnego, bo ja uwielbiam po prostu olejek naturalny, olejek różany, oprócz olejku la, lawendowego, to to jest mój perfum też, więc przy okazji, jak się takim olejkiem twarz smaruje, to takim właśnie z moringi zmieszanym z olejkiem różanym, znaczy jeżeli się to doda, bo to ten olejek różany to jest olejek eteryczny, naturalny, oczywiście naturalny tylko, jeżeli się do tego doda kilka kropel, no to, to, to twarz bardzo ładnie pachnie, tak? No i całe ciało, więc naprawdę jest super. Oczywiście ten olej moringa można też używać w kuchni, do sałatek i tak dalej, no to oczywiście jak najbardziej, ale to jest taki olej dość. No on jest moim zdaniem, ale jak ktoś uważa, no moim zdaniem on jest zbyt cenny, do, ale może, do, żeby używać go do sałatek. No ale to już jest kwestia wyboru, tak? Słuchajcie, młode liście moringi są bardzo dobre w sałatkach i one smakują jak żucha w ogóle, a takie młode pędy i kwiaty to najczęściej się gotuje. Tylko, że tutaj w Polsce, u nas. Nie wiem, jak jest gdzie indziej, ale tutaj to najczęściej można moringę kupić w proszku już albo w jakichś takich spracowanych tabletkach. To jest po prostu czysta moringa, tylko w spracowanych tabletkach. Ale też są i suszone liście, i z tych właśnie można robić genialną herbatkę. Natomiast te sproszkowane liście moringi to się nadają w sam, bo, bo są sproszkowane ale też no właśnie mówię te suszone w całości do herbatki a te sproszkowane to się nadają do, do szejków zielonych, do jakichś koktajli jogurtów, musli i tak dalej więc jest jak widać wykorzystanie genialne i wszechstronne no i teraz już takie pytanie, czy ktoś nie powinien po prostu moringi zażywać, tak? no na pewno nie powinny jej zażywać kobiety w ciąży dlatego, że ze względu na niektóre składniki tej rośliny istnieje ryzyko poronienia. Poza tym na ten temat nic mi nie wiadomo więcej, ale jak mówię, ja nie jestem tutaj, ja tu tylko sprzątam, o, że tak powiem. Ale życzę wszystkim smacznego i na zdrowie. Moringa jest rewelacyjna, ja sama sobie ją zażywam. W Można ją też pić po prostu tylko z wodą. Słuchajcie, pozdrawiam ją, pozdrawiam ją, to ja ją też pozdrawiam. Pozdrawiam Was serdecznie, odsyłam też na mój blog, jakbyście chcieli poczytać sobie. No i, i polecam się i, i o su do suplementacji do, do subskrypcji, do komentowania, lajkowania. No i tak i, i do następnego razu, o tak powiem.